Ministerstwo Rozwoju jest obecne na 8. Europejskim Kongresie Gospodarczym, można powiedzieć szeroką ławą, czy na wiele sposobów. Razem z nami minister Witold Słowik. I panie ministrze, jedno z podstawowych pytań dotyczące oczywiście pieniędzy, którymi Ministerstwo Rozwoju się zajmuje. Nie chcę rozmawiać o nowej perspektywie, o nowej, chociaż to jest perspektywa 2014-2020, ale jeszcze mówimy o niej nowa. Natomiast chciałbym porozmawiać o planie Junckera, czyli o pieniądzach, które realnie są już dostępne. Ale czy polscy przedsiębiorcy już do tych środków sięgają, czy jeszcze nie? Znaczy, panie redaktorze, zarówno pieniądze w ramach pomocy z funduszy unijnej z perspektywy 2014-2020 w znacznej części programów już są dostępne, tak samo są dostępne pieniądze z tak zwanego planu Junckera, który jest planem na rzecz rozwoju Europy. Jest to plan stosunkowo niedawno wdrożony, ponieważ idea tego planu powstała w ubiegłym roku. Plan ten jest po to, ażeby ożywić inwestycje w Europie, ponieważ Komisja Europejska, a w szczególności przewodniczący Juncker, doszedł do wniosku, że Europa rozwija się zbyt wolno i z uwagi na kryzys, który, jak wiemy, miał miejsce poczynając od roku 2008 roku, ten proces inwestycyjny spowolnił i po to, żeby go przyspieszyć, wymyślono plan Junckera, który składa się z trzech elementów. Najważniejszym elementem z punktu widzenia dostępności do środków jest Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych. Fundusz ten, mówiąc kolokwialnie, ma dwa okienka. Jedno okienko jest dedykowane dla dużych inwestycji o wartości powyżej 25 milionów euro, czyli ponad 100 milionów złotych. I to okienko dedykowane jest dużym przedsięwzięciom, zarówno o charakterze infrastrukturalnym, jak również dla większego biznesu. Z tego okienka również mogą być finansowane duże projekty innowacyjne i te projekty innowacyjne nie muszą spełniać bezwzględnie wymogu wartościowego około 100 milionów złotych. Drugie okienko jest dedykowane dla małych i średnich przedsiębiorstw. Tutaj te przedsięwzięcia mogą być zdecydowanie mniejsze. Jeżeli chodzi o okno duże, z niego można korzystać bezpośrednio aplikując do Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który zajmuje się realizacją Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych. Przy czym chciałem zaznaczyć, że Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych ma charakter instrumentów zwrotnych. Są to szeroko rozumiane kredyty, pożyczki, gwarancje, jak również możliwość udziału w przedsięwzięciach. No tak, ale my tutaj rozmawiamy o takiej sytuacji, kiedy nasi rodzimi przedsiębiorcy no mimo wszystko konkurują z projektami, przedsiębiorcami z innych regionów Europy. Zdecydowanie tak, ponieważ plan Junckera dedykowany jest dla całej Europy. Nie ma tak zwanych kopert narodowych. W związku z tym działa on na zasadzie, kto pierwszy będzie aplikował, ten ma większe szanse otrzymania środków. Ale zatem, panie ministrze, jak ci nasi przedsiębiorcy, jak te nasze firmy dają sobie radę w tej już europejskiej konkurencji? Czy my, bo przyzwyczajeni jesteśmy do takiego myślenia, że my zawsze ten ubogi krewny, że jesteśmy na straconej pozycji, że my na pewno nie wygramy, że dostaną inni i tak dalej. Jak to wygląda w praktyce? Znaczy, panie redaktorze, kończąc jak gdyby odpowiedź na moje pierwsze pytanie w zakresie małego okna, tutaj dystrybucją środków nie zajmuje się bezpośrednio EBI, tylko banki, z którymi podpisał on porozumienie. I między innymi dystrybucją tych środków zajmuje się w Polsce Bank Gospodarstwa Krajowego, jak również Raiffeisen Leasing i bodajże Bank Millennium. I to są jak gdyby kanały dystrybucji dla małego biznesu. Natomiast jeżeli chodzi o biznes duży, jako Ministerstwo Rozwoju staramy się przybliżyć plan Junckera. Zorganizowaliśmy 4 spotkania w celu
jego przybliżenia. Pierwsze spotkanie było dedykowane szeroko rozumianej sferze rządowej, drugie spółkom Skarbu Państwa. Ponieważ jako Ministerstwo Rozwoju jesteśmy odpowiedzialni za koordynację planu Junckera w Polsce, jak również za stworzenie listy inwestycji rządowych, które potencjalnie mogą aplikować do planu Junckera. I tutaj jesteśmy już dość daleko zaawansowani. Wpłynęło ponad 100 potencjalnych projektów. W chwili obecnej je weryfikujemy, uzgadniamy. Na pewno w maju zostanie do publicznej wiadomości podana lista projektów rządowych do potencjalnego finansowania z planu Junckera. Natomiast jeżeli chodzi o biznes, zorganizowaliśmy spotkanie w ostatni piątek 13, gdzie staraliśmy się przybliżać dla dużego biznesu zasady funkcjonowania planu Junckera. Był dość duży odzew, prawie że 200 firm zgłosiło się na spotkanie. Mam nadzieję, że będą z tego realne efekty. Jako Ministerstwo Rozwoju zdecydowanie ten instrument propagujemy i wspieramy. Natomiast jeżeli chodzi o realne efekty, to na dzień dzisiejszy jedna polska duża firma uzyskała wstępną decyzję kredytową. Jest na etapie w tej chwili podpisywania wniosku kredytowego, więc rzeczywiście jest to na etapie początkowym. Ja rozumiem, że jest to absolutnie wczesny etap i absolutnie początkowy, ale wie pan, cały czas zastanawiam się, czy właśnie na podstawie planu Junckera możemy powiedzieć o tym, na jakim etapie tak naprawdę dzisiaj jest ten nasz krajowy, rodzimy polski biznes. Czy on już jest równorzędny, czy on już potrafi startować w takich, że tak powiem, konkurencjach o pieniądze i konkurować z przedsiębiorstwami z innych krajów Europy? Znaczy ja myślę, że tak, ponieważ jesteśmy już w Unii przez 12 lat. Przedsiębiorcy przyzwyczaili się do możliwości aplikowania w zakresie środków unijnych. Co prawda w tej chwili następuje w Europie trochę zmianę podejścia, ażeby nie uzyskiwać tylko pomocy bezzwrotnej w postaci grantów, ale również instrumenty zwrotne i temu służy w pierwszym rzędzie Europejski Fundusz na Rzecz Inwestycji Strategicznych, więc nie obawiam się tutaj niemożności organizacyjnej w zakresie możliwości złożenia aplikacji. Ale czy ta poprzednia perspektywa nie doprowadziła do takiej sytuacji, że jakby za bardzo zakochaliśmy się właśnie w tych środkach bezzwrotnych, w tych pieniądzach, których nie trzeba oddawać, a tutaj niestety mamy do czynienia i będziemy coraz częściej mieli do czynienia z różnego rodzaju środkami zwrotnymi jednak. Oczywiście, panie redaktorze, z punktu widzenia przedsiębiorców zdecydowanie lepiej jest uzyskać grant niż nawet bardzo korzystną wieloletnią pożyczkę. Natomiast potrzeby rozwojowe Polski są zdecydowanie większe jak możliwości zaspokojenia ich w oparciu o pomoc bezzwrotną, zarówno szeroko rozumianego sektora publicznego, jak i sektora prywatnego. Więc mam nadzieję, że środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Inwestycji Strategicznych będą konkurencyjne w zakresie zwykłych kredytów bankowych. I takie jest założenie. Po to został stworzony ten program, ażeby w sposób bardziej korzystny z punktu widzenia wszystkich podmiotów, w tym również przedsiębiorców, była możliwość uzyskania dofinansowania, czyli dłuższy okres kredytowania, maksymalnie do 25 lat i niższe oprocentowanie, zdecydowanie poniżej oprocentowania bankowego. Czyli na zakończenie możemy powiedzieć tak, że po planie Junckera ich poznacie, to znaczy po planie Junckera poznamy, czy polskie firmy są już wystarczająco konkurencyjne i czy mają te umiejętności ubiegania się o europejskie środki i startowania w konkurencji z firmami z Europy Zachodniej. A moim i Państwa gościem był wiceminister rozwoju Witold Słowik. Dziękuję panu serdecznie. Dziękuję bardzo.